Michał Stanisławiewicz. Ilu jest kiejkutów? No nie wiem. Proszę pana, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to albo bym już nie żył, albo bym był bogatszy niż jestem. Witam państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Ryszard Lach pyta: panie redaktorze, czy film pod tytułem 80 milionów był oparty na faktach? Jeśli tak, to co się stało z tymi pieniędzmi? No był oparty, dlatego że w pierwszych dniach stanu wojennego Józef Pinior, który był tam działaczem wrocławskiej Solidarności, wyciągnął z banku 80 milionów złotych, no i w ten sposób je uratował dla podziemnych struktur solidarnościowych. O ile mi wiadomo, to potem te pieniądze, no bo tak pan ten nie mógł ich trzymać tu u siebie, bo to natychmiast by bezpieka do pana Piniora wpadła, więc te pieniądze miały zostać złożone na przechowanie u jego eminencji kardynała Gulbinowicza, ordynariusza wrocławskiego. Chyba tak było. Co się dalej z tymi pieniędzmi stało, no to niech się pan nie gniewa, ale ja nie wiem. Także, ale czy rzeczywiście film jest oparty na faktach? I drugie pytanie, dlaczego na Ukrainie nie ma korespondentów wojennych? No jak to nie ma, kiedy są? Są korespondenci wojenni, tylko widzi pan, oni są, to Amerykanie wyciągnęli wnioski z tego, jaką rolę powinni odgrywać korespondenci wojenni, bo podczas wojny w Wietnamie to korespondenci wojenni robili co chcieli, tam nawet trafiali na pierwszą linię walk. No i tam oczywiście, jak to na pierwszej linii, zabici byli, ranni tam, a telewizja, ci korespondenci wojenni wszystko to pokazywali, na przykład takiego rannego, jak tam bebechy ma wywalone i jęczy straszliwie, i cała Ameryka tego samego dnia to jeszcze oglądała, w związku z tym nastroje antywojenne się rozgrzewały. I tymczasem już podczas pierwszej wojny w Zatoce Perskiej, to już generał Schwarzkopf inaczej. Byli korespondenci wojenni, a jakże, ale oni siedzieli w hotelach, no i korzystali tylko z tego, co im tam sztab generalny powiedział, dowództwo operacji, tej pustynna burza powiedziało. Także już żadnych drastyczności wtedy nie było. No i teraz też sztab generalny Ukrainy, tak samo korespondenci wojenni są, ale oni tam rzadko są dopuszczani na pierwszą linię. Zresztą też, no mój Boże, no, korespondent wojenny też człowiek i tam zbyt nie będzie się narażał, bo przecież nie o to chodzi, żeby mu tam ktoś głowę odstrzelił, tylko żeby przesłał materiał do redakcji, żeby mu za to zapłacili. Także taka jest rola korespondenta wojennego. Inna rzecz, że wielu z nich to są ludzie odważni. Na przykład była taka, nie wiem, ona jeszcze jest, ale już nie jest chyba korespondentem wojennym, ale bywała taka pani Maria Wiernikowska. Tu pewna osobliwość z nią związana jest. Otóż kiedy Andrzej Leper tam o tych talibach w klewkach zaczął w Sejmie opowiadać, no to tam się wszyscy mądrzy, roztropni, przyzwoici na niego rzucili. I pani Maria Wiernikowska, która wtedy kolaborowała z rządową telewizją, wzięła ekipę telewizyjną i kamerę i pojechała śladem tych opowieści, żeby już rozsmarować Andrzeja Lepera na podłodze. I ku swojemu ogromnemu zdumieniu przekonała się, że to wszystko prawda. Nawet jak nie do końca, to w każdym razie ziarenko prawdy w każdej z tych opowieści było. Skończyło się na tym, że odebrano jej ekipę telewizyjną i kamerę i ona tylko te swoje przeżycia opisała w takiej książce pod wymownym tytułem Zwariowałam. No to pani Wiernikowska to była kobieta odważna, także no, ale na Ukrainie są
korespondenci wojenni. Rzeczywiście można odnieść wrażenie, jakby ich nie było, no ale oni są, no jakżeż by nie było, taka ważna wojna, tutaj losy całego świata zależą od tego, to bez korespondentów wojennych by się nie obyło. Wujek, dzień dobry panie Stanisławie. Czy nie przeszkadza panu to, że YouTube za pomocą reklam przerywa pańskie filmy pisowską propagandą najniższych lotów? Widz w ten sposób doznaje straszliwego dysonansu poznawczego na opisywane sprawy bieżące. Nawet gdyby mi to przeszkadzało, to nie mam na to najmniejszego wpływu. Nie mam na to najmniejszego wpływu. Prawo i Sprawiedliwość zamówiło tam te reklamy, nazwijmy to, przedwyborcze. No i tyle. Także ja nie mam na to wpływu. No YouTube tutaj robi, co chce, także nie pytają mnie wcale o zdanie. A no to, że widzowie mogą odczuwać dysonans poznawczy, ale to nic złego. To nic złego, mogą wyciągać samodzielne wnioski. To nawet dobrze, że tak jest. Pan Andrzej Kwaśniewski. Szanowny panie Stanisławie, jak pan ocenia ideę sarmatyzmu z XVII-XVIII wieku, uznawania polskiej szlachty za potomków starożytnego ludu sarmatów z Azji? Czy to nie była próba uznania szlachty za kogoś wyjątkowego? Może szlachta zazdrościła Żydom, którzy uznawali siebie za wybrańców Boga? Obecnie idea wielkiej Lechii to może jakaś pozostałość tego pragnienia wyjątkowości wśród Polaków. No nie, wielka Lechia to niepodobna uznać wielkiej Lechii za kontynuację, bo o ile jeszcze, no tu akurat się to z najnowszymi badaniami genetycznymi nie zgadza, ale rzeczywiście były takie koncepcje, że podczas wędrówki ludów we wczesnym średniowieczu, no to tam rozmaite plemiona zamieszkujące Azję czy europejską część obecnej Rosji, to pod naporem Hunów się cofały na zachód i między innymi ci Sarmaci tam byli. No ale obecne, aktualne badania genetyczne wskazują na coś innego, że tu Polacy są autochtonami. Natomiast rzeczywiście sarmatyzm tym się charakteryzował, że szlachta bardzo lubiła dorabiać sobie genealogię. Tam się wywodzi od starożytnych Rzymian. No i tu na przykład to znajdujemy takie te przykłady w literaturze u pana Wołodyjowskiego. Na przykład pan Muszalski wywodzi swój ród też od jakiegoś starożytnego rzymskiego rodu, podobnie jak pan Scypion, który tam od Scypiona Afrykańskiego rzeczywiście tak się nazywał, ale to poza identycznym brzmieniem nazwiska obawiam się żadnej tam innej łączności ze Scypionem Afrykańskim. Pan Scypion tam na Litwie nie miał, no ale się chętnie do tego przyznawał. Natomiast wydaje mi się nieprawdopodobne, żeby polska szlachta zazdrościła Żydom w czymkolwiek. Przypomnę, że sarmatyzm to właściwie sarmatyzm w XVIII wieku to już dogorywa, bo wtedy cudzoziemszczyzna wchodzi w modę. Natomiast w XVII wieku jak najbardziej, ale to Polska jeszcze wtedy już upadającym wprawdzie była, ale mocarstwem. I szlachcic polski nikomu nie zazdrościł na całym świecie, a już o Żydach to nie ma mowy. Przypomnę, co klucznik Gerwazy, typowy przedstawiciel właśnie tej formacji sarmackiej, jeszcze taki epigon mówi, jak tam wiadomo, że wszyscy się wywodzimy od Adama, alem słyszał, że chłopi pochodzą od Hama, Żydowie od Jafeta, my szlachta od Sema. No to trzej synowie patriarchy Noego, którzy się uratowali na arce z potopu. Więc
szlachta sarmacka nie identyfikowała się z Żydami. No jeszcze by tego brakowało. Jeśli mogę się posłużyć takim przykładem literackim, jak w Potopie. Jak w Potopie pan Kmicic tam do karczmy zajeżdża jakiejś, tam gdzie się potem jakieś tam burda odbywa, to jak się zwraca do Żyda? Parchu, czy pan jest w domu? A tamten się nie obraża, tylko mu odpowiada. Więc o tym, że szlachta zazdrościła Żydom, nie ma mowy. Absolutnie. Drugie pytanie. Jak pan odnosi się i interpretuje słowa Pana Jezusa, jak ciebie uderzą w jeden policzek, nadstaw drugi? Życzę wszystkiego dobrego. No, ja to sobie tłumaczę jako taką zachętę, żeby się nie mścić. Żeby się nie mścić, bo mściwość taka to niszczy psychikę tego, co się, tego mściciela. On nie jest zadowolony. Właściwie wydaje mu się, że kiedy nasyci się zemstą, będzie mu lepiej, ale nie. O, jeszcze jeden przykład literacki z pana Wołodyjowskiego. Kiedy Azja Tuchejbejowicz zarżnął pana Nowowiejskiego starego, a jego tą Ewkę, córkę w Jasyr tam oddał jakimś nohajcom, Lipkom, no to ten młody Nowowiejski zapuścił się z zagonem aż na terytorium tureckie i porwał Azję Tuchejbejowicza i potem go tam w Napal go wbił. Przeszedł na polską stronę i tam Napal go wbił. Jeszcze wachmistrz Luśnia tam okrutnie dołożył swoje. No i widocznie Nowowiejski myślał, że to jakoś zaleczy mu te rany, ta zemsta, ale okazało się, że nie. Okazało się, że nie. Także no myślę, że to jest całkiem słuszne takie zalecenie, żeby się nie dać ponosić uczuciu zemsty. Żeby się nie dać ponosić uczuciu zemsty. Zresztą przy innych tam okazjach Pan Jezus udziela, no teraz niedawno była taka Ewangelia, że święty Piotr pyta Pana Jezusa, ile razy ma przebaczać, czy aż 7 razy swojemu tam winowajcy, a Pan Jezus mówi nie 7, tylko 77 razy. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli grzesznik oczekuje klemencji od Pana Boga na sądzie, no to sam powinien klemencję okazywać i taki morał wynika z tej przypowieści ewangelicznej o dłużnikach. Jak jeden dłużnik tam był astronomiczną sumę, 10 tysięcy talentów był winien, to astronomiczna suma. Talent to były 32 kg srebra albo złota, więc to no miliardy. Skąd ten pan tyle miał, że aż sługa tyle mu był winien? No to mniejsza o to. W każdym razie ten pan go zamierzał tam wyegzekwować ten dług, ale ten go prosił, żeby mu tam wyrozumiale poczekał jeszcze, to on mu wszystko odda, a ten w porywie wspaniałomyślności ten cały dług mu darował. I ten sługa jak wyszedł, spotkał swojego dłużnika, który był mu winien 100 denarów. Na 100 denarów to, tak jak pamiętamy z innej przypowieści ewangelicznej o robotnikach w winnicy, denar to była dniówka dla robotnika. No to 100 denarów to było tak jak no, wynagrodzenie za 3 miesiące, można powiedzieć. Wynagrodzenie za 3 miesiące.
No więc niewspółmiernie mała suma, a ten go zaczął dusić, tego swojego dłużnika, żeby mu oddał 100 denarów. Tamten go prosił o wyrozumiałość, ale gdzie tam? Ten nie był w ogóle, nie chciał go słuchać, wtrącił go do więzienia i tak dalej. No i jak ci słudzy inni się dowiedzieli o tym, to donieśli panu, co się stało. Ten go wezwał i mówi: sługo niegodziwy, to ja ci taki dług darowałem, 10 tysięcy talentów, a ty tamtemu swojemu dłużnikowi nie chciałeś darować 100 denarów, to w takim razie cofam tę decyzję. I sprzedał go w niewolę i tak dalej. O, i takie to właśnie. Także moim zdaniem są w Ewangelii są praktyczne bardzo wskazówki. Takie moim zdaniem psychologicznie bardzo trafne. O, na przykład jak teraz to już chyba nie wiem, czy już dawno nie byłem na ślubie niczyim, ale kiedyś to podczas ceremonii małżeństwa w kościele katolickim to przypominano taką naukę świętego Pawła, z której wynikało, że mąż powinien żonę kochać, a żona męża powinna szanować. To ciekawa rzecz, że niekoniecznie powinna go kochać, ale powinna go szanować. Natomiast mąż żonę powinien kochać. Każdemu to, na czym mu bardziej zależy. Także to bardzo trafne psychologicznie są te wskazówki. Michał Stanisławiewicz. Ilu jest kiejkutów? No nie wiem. Proszę pana, jak ja bym takie rzeczy wiedział, to albo bym już nie żył, albo bym był bogatszy niż jestem. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl. Sagitto numer N1. Szanowny panie Stanisławie, czy prawosławnym obywatelom Rzeczypospolitej zdarzało się podejmować działania przeciwko naszej umiłowanej ojczyźnie i skąd brała się wobec nich powszechna niechęć? Jak to wygląda dziś i co jest macierzą tych ludzi? No zdarzało się przecież bunt Chmielnickiego i inne bunty kozackie, to były przede wszystkim bunty, chociaż przyczyny były inne niż religijne, to potem Chmielnicki nadawał temu, żeby tu zyskać przychylność nie tylko kozaczyzny, ale również tych Rusinów tam innych prawosławnych, no to tak, to były podejmowane jak najbardziej, to przecież jasne. Czy powszechna niechęć wobec nich? Nie, no wobec kozaków no to była, bo to w bitwie pod Beresteczkiem to tam rzeczywiście się to objawiło, ale tak jak to Sienkiewicz pisze w Ogniem i Mieczem, mord napełnił te okropne lasy i tak dalej. Ale rzeczywiście tam druga strona też się dopuszczała, to w ramach tak zwanej hajdamaczyzny, tam też okropne takie, okrutne rzezie także była. Natomiast powszechna niechęć się nie brała. Polska była krajem tolerancyjnym religijnie. I na przykład biskupi prawosławni, początkowo tam rzeczywiście były opory, żeby oni zasiadali w Senacie, ale potem chyba te opory zostały przezwyciężone. Zresztą tam może i przyczyniło się to do buntów kozackich za króla Władysława IV. Natomiast takiej powszechnej niechęci to nie było, dlatego że no, w Rzeczypospolitej byli katolicy. Katolicy dominowali, zwłaszcza po kontrreformacji
takiej jezuickiej reakcji na reformację, to katolicy dominowali, ale byli protestanci, na przykład książę Radziwiłł, ten Janusz Radziwiłł był kalwinem, więc to nie był katolikiem. Co prawda tam nawet w Ogniem i Mieczem jest taka scena, jak podczas oblężenia z Baraża, tam jeden z tych dowódców to był właśnie Kalwin i pan Zagłoba, który jest, był katolikiem takim, no można powiedzieć, bardzo gorącym. Tam taki podsuwał pomysł, że by ten rewokował, że nie może być błogosławieństwa Bożego dla wojska, którego wódz żyje w sprośnych błędach, nie było obrzydłych. No więc tak to wyglądało. Ale generalnie rzecz biorąc panowała tolerancja religijna. No, inny taki przykład literacki, przecież byli Tatarzy polscy, którzy byli muzułmanami. No i jest taka, no, opowiadanie Łostaje Ignacego Chodźki, jak to już po odwrocie Napoleona spod Moskwy do miasteczka przybywa nowy Bernardyn, któremu gwardian powierza obowiązki kwestarza, no i on tam objeżdża okolice, ponieważ nie zna okolicy, furman mu tam wszystko mówi, co i jak, no i jadą, widać taki folwark tam na horyzoncie i ten kwestarz pyta furmana, co to jest, a ten mówi, a to Łostaje, tam Tatary mieszkają. No więc ten zakonnik mówi, mijaj, bo nie będzie do Tatarów przecież po kweście zajeżdżał, ale na drodze spotykają właściciela tego folwarku, tych Łostaji, pana Murata. No i pana Murat ich zatrzymuje, pyta, a dokąd to księże, ten taki trochę tego spłoszony, mówi, śpieszę do klasztoru, a ten pan Amurat mówi, o, widać, że tu jesteś nowy, mówi, my jak jesteśmy w miasteczku, nie mijamy waszego klasztoru, a twoi poprzednicy nie mijali Łostaji. Mówi, na tamtym świecie rozsądzimy się o wiarę, a tymczasem proszę na obiad, więc mówię, poza takimi próbami wykorzystywania religii prawosławnej dla celów takich politycznych, niekorzystnych dla Rzeczypospolitej Polskiej, to takiej niechęci nie było. Tym bardziej w XVIII wieku to Katarzyna wzięła tych dysydentów pod protekcję swoją po to, że nie, tam Katarzyna to chyba podobnie jak Fryderyk, to nie wierzyła w Boga, ale udawała, że wierzy, bo to był znakomity pretekst do tego, żeby się wtrącać w wewnętrzne sprawy Polski, więc to tak wyglądało. Piotr Kowalski. Dzień dobry. Czy może pan ma informacje na temat śledztwa w sprawie rakiety z Przewodowa? To znaczy, czy śledztwo trwa, czy zostało to wszystko zamiecione pod dywan? Z góry dziękuję, Piotr. Nie mam. Obawiam się, że ta druga możliwość jest najbardziej prawdopodobna. Dominus 1. Dzień dobry. Myślę, że na pytanie, kto powinien zostać nowym selekcjonerem reprezentacji w Polski w piłce nożnej, naród powinien odpowiedzieć w najbliższym referendum. O tak, tak, to jest pomysł. Jestem za. Jeszcze tam inne pytania można by tego typu zadać. Czy chcemy, żeby polska drużyna futbolowa wygrywała, została mistrzem świata? No, dlaczego nie postawić takiego pytania obok tego, kto powinien być selekcjonerem? Jasne, że tak. A na poważnie, trenera na szczęście wybiera prezes z doradcami. Ludźmi, którzy przynajmniej teoretycznie lepiej się na tym znają. No, powiedzmy, czy nie tak powinno być z wyborami do parlamentu? Jakie powinny być kryterium wyboru uprawnionych do głosowania? No, w tej chwili dogmatem demokracji jest powszechne głosowanie.
powszechne głosowanie, ale nie zawsze tak było. W przeszłości nie wszyscy mieli prawo głosu, na przykład kobiety stosunkowo późno uzyskały prawo głosu. Natomiast to bardzo ciekawe rozwiązanie było w austro-węgierskiej monarchii, mianowicie system kurialny. System kurialny, wszyscy, znaczy najpierw nie wszyscy, bo piątą kurię dodano najpóźniej, to znaczy piąta kuria obejmowała wszystkich możliwych tam poddanych najjaśniejszego pana, którzy nie należeli do żadnej z tych czterech poprzednich kurii. No i to były te kurie, pierwsza to była kuria wielkiej własności, potem tam przemysłu, tego, no, miast i piąta kuria powszechnego głosowania. I każdy wyborca był przydzielony do jakiejś kurii, każdy poddany był przydzielony do jakiejś kurii. Wszyscy mieli prawa wyborcze, tyle tylko, że żeby wybrać posła z pierwszej kurii, na przykład takim posłem z pierwszej kurii był Wojciech Dzieduszycki, no i Ignacy Daszyński, który był też posłem do Parlamentu Wiedeńskiego, kiedyś mu wygardą, mówi pana, wybrało obiadowe towarzystwo jakichś szlachciców, a na mnie głosowało 75 tysięcy obywateli, tak powiedział Daszyński, bo Ignacy Daszyński był posłem z piątej kurii, a Wojciech Dzieduszycki z pierwszej. No więc, żeby siła głosu się różniła. Siła głosu się różniła. W tej chwili siła głosu każdego w Polsce jest taka sama. W belgijskiej ordynacji wyborczej była zasada, że nie mógł głosować ten, kto dostał zapomogę od państwa i jej nie zwrócił. Dlaczego? No dlatego, że chciałby, żeby to tam w Sejm, w parlamencie zostały takie obowiązki umorzone, więc to nie, na wszelki wypadek taki głosować nie mógł. No teraz to oczywiście nie obowiązuje, ale kiedyś tak było. Ja uważam, że ja sam napisałem projekt ordynacji wyborczej, ale on tam nie zyskał aprobaty. Między innymi posłów solidarnościowych, bo oni nie byli pewni, czy sami by zostali wybrani przy takich zasadach. No ale mniejsza z tym. Ja uważam, że niewiele, ja nie mam specjalnego nabożeństwa do demokracji. To zresztą widać, wystarczy przypatrzeć się kampanii wyborczej, to można znienawidzić demokrację do szpiku kości. Dlatego uważam, że nie byłoby gorzej, gdyby posłowie byli wybierani przez losowanie. Przez losowanie. W tej chwili wszyscy obywatele mają PESEL-e, to żadna trudność, technicznych trudności by nie było. Jak ktoś by ten wylosowany nie chciał zostać posłem, no to by nie mógł, to by się losowanie powtórzyło, na następny by delikwent tam został uszczęśliwiony tym mandatem i tyle. Więc ja tam nie przywiązuję specjalnej wagi do tego, jak tam, bo to tylko coraz bardziej skomplikowane są te systemy. I pan Kazik M. Szanowny panie Stanisławie, czy zechciałby pan określić swoje przewidywania co do charakteru przyszłego Parlamentu Europejskiego? W Europie nastroje skręcają w prawo. Czy uważa pan, że jest szansa, by europosłowie odwołali te najbardziej obłąkane dyrektywy, jak zakaz samochodów spalinowych, ETS2, czy przymus remontów klimatycznych wszystkich budynków? Życzę zdrowia i długich lat życia. No, jeśli to prawda, że nastroje w Europie skręcają w prawo, czyli w stronę normalności, no to taka szansa jest. Przekonamy się, zobaczymy, bo w tej chwili to rzeczywiście odsetek wariatów w Parlamencie Europejskim jest znacznie wyższy niż średnia europejska.
Nawet jest wyższy niż średnia w Polsce, bo w Polsce około 20% obywateli to tam ma jakieś psychiczne zaburzenia, takie oficjalne statystyki są. A to moim zdaniem w Parlamencie Europejskim jest co najmniej 30%, jak nie 40% wariatów. No nie będę w nazwisk wymieniał, bo sami Państwo je znacie, a jeden proces mi wystarczy. W związku z tym na tym kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu. Na Zachodzie ta książka byłaby zakazana. Niepoprawny i bezkompromisowy manifest polityczny Stanisława Michalkiewicza już teraz na kapital.pl.